Dialog międzypokoleniowy to jeden z ważnych tematów poruszanych w trakcie kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Porozmawiajmy o tym, co nas czeka, jakie są teraz wyzwania, w jaki sposób je rozwiązać. Moim i Państwa gościem jest Piotr Mazurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy tuż po panelu, gdzie wiele osób z kilku stron widzenia mówiło o tym wyzwaniu, żeby nie mówić o problemie, jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, no bo jednak jest tak, że rodzi się mniej dzieci. Z drugiej strony na przykład kwestie cyfrowe, pandemia, lockdown nie pomagają w zawężaniu więzi międzypokoleniowych. Jak duże to jest obecnie wyzwanie? W jaki sposób możemy je rozwiązać? Myślę, że podstawowym problemem, takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestie dialogu międzypokoleniowego, jest zrozumienie, że w tej chwili te różnice pomiędzy pokoleniami następują dużo szybciej, aniżeli jeszcze parę dekad temu, bo mówiono, że 25 lat to jest, powiedzmy, jedno pokolenie. W tej chwili właściwie 5, maksymalnie 10 lat między ludźmi różnicy wiekowej to jest przepaść. Przepaść, jeżeli chodzi o kwestie korzystania z nowych technologii, jeżeli chodzi o kwestie komunikowania się, zdobywania informacji, ale także przekazywania informacji dalej. Także jeżeli chodzi o kwestie języka. Język się bardzo zmienia, jest upraszczany często. No niektórzy mówią, że się cofamy cywilizacyjnie do już takiej epoki pisma obrazkowego, no ale coś w tym jest, prawda? W tej chwili nie da się na przykład kształcić dzieci w taki sposób jak 50 lat temu, bo percepcja związana także z korzystaniem z nowych technologii jest zupełnie inna. Zdolność zapamiętywania, zdolność kojarzenia faktów. To się wszystko cały czas zmienia, ewoluuje. Jedni powiedzą, że na lepsze, drudzy powiedzą, że na gorsze, ale niezależnie od tego nie możemy się obrażać na rzeczywistość, tylko musimy uznawać pewne fakty. Fakty są takie, że pomiędzy pokoleniami następują ogromne różnice i bez takiego wzajemnego zrozumienia, chęci poznania siebie nawzajem, także szacunku dla tych różnych odmienności, dialog międzypokoleniowy nie może mieć miejsca, taki poważny, z którego realnie coś będzie wynikało. Z jednej strony młodzi ludzie muszą uznawać, że doświadczenie osób starszych jest czymś ważnym, z czego warto korzystać i co jest także dla nich przydatne, ale z drugiej strony także osoby starsze nie mogą na siłę narzucać swoich wzorców, swojego modelu życia osobom młodszym, ponieważ czas się zmienia i niestety z punktu widzenia niektórych, którzy tak bardzo zachowawczo podchodzą do spraw, no młode pokolenie w pewien często inny sposób, w innej formie podchodzi do wielu tematów i musimy tutaj wzajemnie uznać, że pewna odmienność występuje i z takim szacunkiem podchodzić do poważnej rozmowy na różne tematy. To prawda, że język jest bardzo ważny, że komunikacja jest kluczowa, że to cały czas ewoluuje, ale z drugiej strony, także w panelu był podjęty taki wątek, na przykład kobiety sukcesu, że jak dbać o tę demografię i żeby coraz więcej dzieci się rodziło, skoro w takim społecznym rozumieniu kobieta sukcesu to jest ta, która robi karierę, a nie która zajmuje się dziećmi i dba o rozbudowę rodziny. Jak tutaj znaleźć złoty środek? No to jest oczywiście istotne wyzwanie związane z przełamywaniem pewnych stereotypów, pewnych utartych trendów, bo z czymś takim mamy właśnie do czynienia. Na pewno musimy pracować nad tym, żeby ograniczyć taki indywidualizm. Indywidualizm rozumiany jako egoizm, prawda? Bo to w tej chwili jest bardzo mocno narzucane, taka chęć do dążenia do wartości materialnych, najlepiej pozyskanych tu i teraz, jak najszybciej, bo to jest krótkowzroczne. Jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to jest oczywiście jedna z tych przestrzeni, w których musimy pracować, ale także kwestia wolontariatu, zaangażowania w działalność społeczną, zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Często młodych ludzi się do tego zniechęcało. Mówiono, że trzeba tylko i wyłącznie skupić się na własnej karierze, na edukacji, na zdobywaniu kolejnych certyfikatów, kończeniu kolejnych studiów, dodatkowej pracy, a ta działalność społeczna była gdzieś tam deprecjonowana. Absolutny błąd, bo w tej chwili co się dzieje na rynku pracy? Właśnie takie kompetencje, które w takiej działalności społecznej, wolontaryjnej można zdobyć, są coraz lepiej postrzegane przez pracodawców, są coraz bardziej pożądane, powodują, że można uzyskać lepszą pracę. W tej chwili ogranicza się już, można powiedzieć, takie stawianie na teorię, na tylko i wyłącznie twardą wiedzę, tylko skupia się na kompetencjach społecznych, a te właśnie wypracowuje się w dużej mierze przez wolontariat, przez takie zaangażowanie z jednej strony charytatywne, dobroczynne, ale także projektowe w fundacjach, w stowarzyszeniach, w różnych inicjatywach społecznych. Także musimy pewne trendy przełamywać, pewne uproszczone mechanizmy patrzenia na rzeczywistość. I jeszcze jeden przykład podam. Taki stereotyp się w trzeciej RP ukształtował, że każdy musi skończyć studia. Często młodych ludzi wyganiano na studia, byle jakie, słabej jakości, takie, które nie dawały żadnej perspektywy zawodowej. Dzisiaj
myślę, że już coraz bardziej sami młodzi ludzie o tym mówią. My prowadzimy konsultacje z młodym pokoleniem we wszystkich województwach. To jest nieprawda. Ważne jest to, żeby wykształcenie było związane z potrzebami rynku pracy. A rynek pracy ma takie potrzeby, że często potrzebuje na przykład fachowców, rzemieślników, osoby, które mają fach w ręku. I często bardzo dobre pieniądze można zarobić i cały czas są zlecenia, bo społeczeństwo będzie potrzebowało tych fachowców. I tu wcale nie trzeba kończyć studiów, tu trzeba skończyć szkołę branżową, tu trzeba kształcić się w modelu dualnym i dlatego stworzyliśmy Polski Inkubator Rzemiosła wspólnie z minister Olgą Semeniuk, żeby wspierać kształcenie dualne, czyli takie kształcenie, w którym oczywiście jest także to kształcenie teoretyczne, ale także praktyczne. De facto w przyszłym miejscu pracy, prawda, u rzemieślnika, u mistrza, u właśnie przedstawiciela starszego pokolenia, który przyucza kolejnych następców po to, żeby była zastępowalność i po to, żeby zakład nie upadł z przyczyn biologicznych, prawda, starości właściciela. Także to są takie wyzwania, o których musimy rozmawiać i bardzo dobrze, że na tym kongresie mamy taką okazję, bo w taki sposób właśnie w tym dialogu międzypokoleniowym możemy tę stabilną przyszłość wspólnie tworzyć. Tutaj w tle, w tych rozmowach cały czas jest biznes, więc warto też zauważyć, tak jak pan powiedział, że droga edukacyjna to jest jedno, ale druga to jest zarabianie pieniędzy w różny sposób i że to nie jest nic złego, bo nie chciałabym, żeby to było tutaj źle zrozumiane, że powiemy teraz, że zarabianie pieniędzy to jest egoistyczne. Nie, ale chodzi, jeżeli dobrze rozumiem, proszę potwierdzić lub wyprowadzić mnie z błędu, że o to panu chodziło, żeby dwutorowo, równocześnie prowadzić swoje plany życiowe. Tak, żeby nie skupiać się tylko na takim krótkowzrocznym, indywidualistycznym w 100% sposobie patrzenia, bo zaangażowanie w tą działalność wolontariacką, społeczną, NGO-sową, które doraźnie może nie przynosić żadnych konkretnych materialnych korzyści, buduje niezwykle właśnie chociażby i w biznesie potrzebne kompetencje, bo w szeregu przedsiębiorstw, szeregu firm dobrze prosperujących potrzeba ludzi, którzy są doświadczeni właśnie w takiej działalności społecznej. Przecież te działy CSR się coraz mocniej rozrastają, powstają fundacje przy różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Tam są potrzebni ludzie, którzy mają takie doświadczenie, a właśnie w ten sposób działając można także pomóc drugiemu człowiekowi, na przykład w ramach solidarności międzypokoleniowej. I jest to właśnie jeden z przykładów. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dziękujemy za uwagę.